Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z cyklu Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi Online. Dzisiaj kolejny meczek. Zapomniałem, że kurde, przecież nie robiłem tyle postaci, tyloma postaciami nie grałem, więc chyba sobie właśnie skończę te wszystkie postacie, których nie pokazałem wcześniej. Bo robiłem tak, żeby wygrać, a teraz tutaj chcę zagrać tak dla fanu. I weźmiemy sobie pierwszą formę komórczaka Cella, jak zwał, tak zwał. Zrobimy, myślę, wszystkie jego formy. Tutaj można sobie wybrać, jak wiecie, super atak. Myślę, że zostawię, nie wiem, bo tu jest Kamehameha, Special Beam Cannon, Bio Impact, to jest jakiś rzut przed siebie, wysysanie życia musi być. No i może tutaj coś, co wymaga mało energii, czyli Kamehameha. Jak widzicie, walczymy z jakimś kolesiem, który wybrał swoją postać stworzoną. No nie wiem, niech będzie w zrujnowanym mieście, no i muzyka nie będzie randomowa. Może coś mnie zaskoczy, a może i nie. Niestety dużo ludzi gra tymi stworzonymi postaciami, przez co czuje się taki właśnie niedosyt tego klimatu Dragon Ballowego. Kurde, wziąłem randomową muzykę i wybrało mi, że na początku, bo to wiadomo, są trzy utwory, lecą jakby pod rząd, żeby po prostu nie było nudno i żeby nie leciał przez całą walkę ten sam utwór, jest tak zrobione. No i niestety chyba na początku mi dali, żeby była cisza, bo jest też taka opcja, żeby jest silence. No ale dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem. W sumie dawno nie grałem w tego Ultimate Tenkaichi, ale mam nadzieję, że coś jeszcze z tego pamiętam. Ale dupa nie pamiętam, dostałem od razu po dupie. No i się przebił, no i kurde, ale cholera. Ale dobra, jak wiemy, w tej walce wszystko się może odwrócić do góry nogami. To nie jest jak, nie wiem, Ultimate, znaczy tfu, jak to się nazywa, Raging Blast 2. Bo tam to dopiero jest masakra, znaczy wiecie, raz wpadniemy już w combo przeciwnika, to naprawdę ciężko się tutaj jakby odwrócić swoje przeznaczenie. Łatwo można po prostu wpaść w taki ciąg, że koleś nas... Kurde, znowu mnie leje, no ja pierdzielę. Zostaw mnie, jestem seru. Łata się do seru. Android, pseudo-android. Właśnie dziwne, że komórczak, o lagi, że Cell, komórczak jest takim jakby niby androidem. A to tak naprawdę jest taki bardziej organiczny, no nie wiem. Śmiesznie to trochę wygląda. Dobra, trochę się już... Ale no nie! Obroń się. Dobra, teraz ja cię już tutaj napieram. No i rozpoczyna się prawdziwa walka, mi się wydaje. No, muzyka się uruchomiła tak, że wracam już do akcji. Dokończymy to combo. A wspominając jeszcze o Burst, znaczy tym, Raging Blast 2, no to mi strasznie się nie podoba tam, że każde takie tyknięcie po prostu jakby nas rusza, to znaczy łatwo po prostu, nie wiem, ktoś nas atakuje zwykłym, takim normalnym, podstawowym atakiem, no i już nam przeszkadza. A tutaj właśnie jest to, że właściwie każdy atak jest równy sobie i no dzięki temu nie ma czegoś takiego, że ktoś używa czegoś takiego w kółko, tego samego jakby ataku, bo tutaj jest tylko jeden atak, więc nie ma z tym żadnego problemu po prostu. No dobra, myślałem, że wygram, a tutaj może się uda uwolnić. Jest, udało się, oby się jemu nie udało. No, dobrze. Chodź tutaj, na odległość to ja jestem dobry w to, bo wiem, w jakiej zasadzie to wszystko działa. Uda się? Nie, udało się. Cholera jasna, no. Ech, ta pierwsza forma komórczaka jest dość taka śmieszna. Pamiętam, jak znałem, jeszcze zanim oglądałem, to było dawno, dawno temu, anime. Znałem komórczaka pod formą, wiecie, tą ostateczną. Nie wiedziałem, że on się jakoś przemieniał czy coś, że myślałem, że od razu się pojawił jako ta forma właściwa. Ale jedziemy z Kamehameha! Pamiętam, jak byłem w szoku, jak pierwszy raz to oglądałem, że on zaczął używać właśnie Kamehameha na początku. O kurde, Genki Dama leci na mnie, no to może być ciężko. No ale wiecie, jestem dobry. O, lagi jakieś się pojawiają. Ja jestem dobry w te klocki tutaj. A, spokojnie się udało. No i wracaj do siebie, Genki Damo. Znaczy, zabieraj tą Genki Damę. Myślę, że teraz się uwolnię i zakończymy to już pięknym finisherem. Uda się? No pewnie, że się uda, bo w końcu jestem uwolniony. Chodź tutaj. Ach, jak ta gra pięknie wygląda. Już to mówiłem miliard razy, ale muszę to powtórzyć, naprawdę. I kontynuujemy combo. Jesteś tu jeszcze? Jesteś. I chodź, i z powrotem. Chyba jednak ta twoja na początku duża przewaga niewiele tutaj będzie znaczyła w tym meczu, naprawdę. Seru komórczak. Dziwna ta nazwa, bo wiecie, Cell to jest komórka, nie? Po angielsku. No i przetłumaczyli to jako komórczak.
No, nawet dobra w tłumaczeniu, chociaż nie wiem, kto wymyślił, żeby tłumaczyć nazwy własne. Dziwne to jest trochę. Dobra, wysysanie życia, nic z tym, nic nie zrobisz z tym, nic nie zrobisz, chłopcze. No, a tutaj to wysysanie życia jest takie oszukane, bo wcale nie wysysa. Ale wiadomo, te wszystkie ataki są dość podobne, zadają tylko damage właściwie. I żadnych innych efektów nie powodują. No i pięknie rozwaliłem kolesio, było nawet proste. Na początku dostałem trochę po dupie, ale jednak wiadomo, widać kto jest tutaj lepszy. Ja muszę wam powiedzieć, że wszystkich tych gier z Dragon Balla najbardziej mi się w tych nowych next genach, czyli po prostu PS3 i Xboxie, najlepiej mi się gra w tą grę, więc subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie i do następnego odcinka. Na razie, cześć!